a będzie jeszcze gorzej. Wojna informacyjna jest podstawową płaszczyzną walki. To, że w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, jest efektem wypadkowym tego, że daliśmy sobie odebrać media. Po przerwie opowiadamy o myśli polskiej. Przekaz, który trafia do Polaków, nie jest przekazem polskim. Są czym do Polaków jak nienawiści. Ma skupić energię na zupełnie bezwartościowym, bezprzedmiotowym, pozornym sporze. Ta energia jest zupełnie niepotrzebnie wypalana, zupełnie niepotrzebnie marnowana. Na tym zależy naszym przeciwnikom. Dlatego, tak jak mówi pan doktor, mnóżmy kanały informacyjne. Docierajmy do ludzi. Sprawa. I to tyle. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Bardzo zapraszam. Z tej strony jest wygodniej wejść. Czuję się ogromnie zaszczycona, że zostałam zaproszona na dzisiejsze spotkanie, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że człowiek nie powinien być biernym obserwatorem zachodzących zjawisk, a procesy, które się w tej chwili kształtują w Polsce, są ogromnie niepokojące. I oczywiście wiemy, że kształt świata zależy od stanu świadomości obywateli i zależy od ich charakterów i od podejmowanych czynów, ale niestety wskutek zdobyczy cywilizacji nastąpiło ogromne rozleniwienie Polaków i związana z tym bierność. Coraz mniejsze grupy są zdolne do czynnego protestu wobec zjawisk, których niepodobna aprobować. Wiem, że intencją dzisiejszego spotkania jest próba odpowiedzi na to, co czynić, żeby odwrócić rozmaite zagrożenia, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Najkrócej na pewno zagrożeniem jest w ogóle istnienie naszej planety Ziemi w związku z wynalazkami śmiercionośnymi. I na pewno zagrożone jest istnienie naszego narodu wskutek, moim zdaniem, aczkolwiek nie mam na to dowodu, wskutek upadku edukacji. Edukacja świadomie upada, to nie czas, żeby mówić o wielu przykładach. I powodem upadku edukacji nie są tylko te owe punkty. I powodem upadku edukacji nie jest tylko niepokojący fakt amerykanizacji edukacji. I powodem upadku edukacji jest nie tylko niezaprzeczalny fakt, że język polski upada, jest zaśmiecany rozmaitymi angielskimi wyrazami, aczkolwiek mamy wyjątkowo bogaty język, a poza tym wprowadzone zostały pojęcia, na które niepodobna się zgodzić, a które są używane nawet w Polskiej Akademii Nauk w czasie konferencji. Mam na myśli jako przykład kapitał ludzki czy zasób ludzki na określenie człowieka. To jest sprawa bardzo poważna, bo jednak o narodzie decyduje przede wszystkim warstwa inteligencji, a w związku z tym przerażającym upadkiem edukacji warstwa inteligencji upada. Ci, którzy teraz są kształceni, nie będą należycie wykształceni. Filozofia, etyka, filozofia prawa są to dziedziny, które zostały zredukowane ich znaczenie zostało zredukowane do roli przedmiotów, które można wybierać, kształcąc się. Tak więc edukacja jest jednostronna, a to jest moim zdaniem bardzo poważne zagrożenie narodu. Zagrożeniem świadomości narodu są w dużym stopniu także media, które kultura obrazkowa z wielką siłą odciska się na świadomości Polaków i wywołuje ogromne spustoszenia. W rezultacie pogląd na świat bardzo wielu Polaków przenika militaryzm, antyrosyjskość,
krytyka Białorusi zamiast szacunku, że jest to państwo, które oparło się naciskom, by wstąpić do Unii Europejskiej. I wreszcie zakłamany obraz przeszłości Polaków. To jest naszej historii. To dużą siłą odciska się na świadomości większości naszego narodu. I tu chciałabym nawiązać, bo z tego wynika pewien konkret, o którym za chwilę, chciałam nawiązać do ostatnich poglądów papieża Franciszka. Otóż papież Franciszek, mało może na to zwrócona została uwaga, przekształcił właściwie naukę społeczną Kościoła, bo w nauce społecznej Kościoła do momentu ostatnich, powiedzmy ostatniego roku w przybliżeniu, funkcjonowała teoria słusznych, czyli sprawiedliwych wojen. Natomiast papież Franciszek stwierdził, że absolutnie każda wojna jest bezwzględnym złem. Że nie ma wojen sprawiedliwych ani wojen słusznych. Tylko oczywiście nasi hierarchowie nie chcą liczyć się z poglądami papieża Franciszka. I proszę Państwa, jest to bardzo duża zmiana w sposobie myślenia papieża, Kościoła całego, bo tak Kościół cały powinien myśleć, ponieważ bardzo mocno przecież funkcjonowała do obecnej chwili myśl świętego Augustyna, który wprowadził koncepcję wojen słusznych, czyli sprawiedliwych. Dlaczego mówię w tej chwili o papieżu? Bo to, myślę, ułatwiłoby nam, jeżeli Państwo byliby tego zdania, jeżeli byłaby taka zgoda środowisk zbliżonych do patrii, ażeby zorganizować Kongres Pokoju. Uważam, że Kongres Pokoju jest sprawą... Panie ministrze, to o czym Pan też... No na pewno już działamy, ja o tym powiem później. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że pozostajemy pod wpływem urazów osobistych niektórych polityków, nie chcę wymieniać imienia i nazwiska, a te urazy osobiste wpływają negatywnie na nasze stosunki z państwami słowiańskimi, a przede wszystkim z Rosją. I to jest bardzo niepokojące zjawisko. I chciałabym przypomnieć, uważam to za bardzo ważne, że nawet w czasie zaborów filozofowie, twórcy polskiej filozofii narodowej, czyli mesjanizmu, głosząc potrzebę zespolenia Słowian ze sobą, wskazywali na Rosję jako na państwo, które powinno stanąć na czele Zjednoczonej Słowiańszczyzny. Czyli nawet w okresie zaborów nie było takich przerażających nienawiści i urazów do innych państw słowiańskich. To przede wszystkim głosił Henek Broński, tak na marginesie. Uważam, to są może wielkie słowa, ale uważam za wyjątkowo cenne dzisiejsze spotkanie. Uważam za wyjątkowo cenne to, że powstała patria. Dlatego, że trzeba ratować nasz naród. Trzeba sobie, ratując nasz naród, trzeba też, który jest zupełnie zagubiony, a poza tym w swojej większości żyje na płaszczyźnie zaspokajania potrzeb materialnych, bo to sugerują media. Pan Jastrzębski będzie o tym mówił zaraz. I chciałabym powiedzieć, że bardzo istotne jest też uświadomienie sobie tego, że o kwestiach ekonomicznych nie decyduje mityczny rynek z jego rzekomo obiektywnymi prawami, lecz człowiek. I my powinniśmy wpływać poprzez zmianę stanu świadomości na inne rozwiązania ekonomiczne, aniżeli te, które są nam podawane jako jedynie słuszne. Proszę Państwa, nie mam wątpliwości co do tego, że wiele bezwzględnego zła w innych sferach niż ekonomia płynie z uznania neoliberalizmu ekonomicznego za najlepszy sposób rozwiązywania kwestii
ekonomicznych. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Przypomnę znów innego papieża, wcześniejszego, Włocha Jana XXIII, który wykazał w swoich encyklikach, że z tak zwanym prawem naturalnym zgodne są trzy formy własności: państwowa, spółdzielcza i prywatna. Natomiast ta dominacja własności prywatnej, nie ma czasu, żeby rozwijać tę tezę, nie, naprawdę przynosi ogromnie wiele zła naszemu narodowi. Ja jestem przekonana, już powoli kończę, że Kongres Pokoju poruszy świadomością naszego narodu. A sprawa jest bardzo poważna, dlatego że powinniśmy zahamować ostrą niechęć i krytykę Łukaszenki i rozwiązań gospodarczych Białorusi. I tak samo wojna, która faktycznie jest wojną rosyjsko-amerykańską na terytorium Ukrainy, ona jest fatalnie interpretowana we wszystkich mediach w sposób odległy od prawdy. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że Hiroshima, jak wiemy, już była i że celem ludzkości nie jest pokój cmentarny. I dlatego też poza Kongresem Pokoju chciałabym podkreślić, że powinniśmy rozpocząć w cudzysłowie edukację podziemną, to znaczy edukację naszego społeczeństwa pozainstytucjonalną. O tym zresztą pierwszy mówca. Dziękujemy pani profesor. Pokazała pani kilka kierunków i ze strony chyba zarządu mogę obiecać jedną rzecz. Następnym tematem naszego spotkania będzie organizacja Kongresu Pokoju i jak możemy my jako partia, a patrząc na salę, na państwa potencjał intelektualny, twierdzę, że z dwa dni wystąpień jesteśmy w stanie jako jedno tylko stowarzyszenie przedstawić, jak taki kongres zrobić, z czego go sfinansować, jak on powinien wyglądać i o czym byśmy chcieli mówić. Następne spotkanie naszego zarządu poświęcimy właśnie Kongresowi Pokoju i będziemy państwa informowali o naszych dalszych działaniach. I Mariusz nas przedstawi następnego naszego gościa. Następnym naszym gościem jest ze Śląska, z naszego polskiego Śląska. Pan Marcin Łukasz Jastrzębski, którego uważam za najwybitniejszego znawcę polskiego ruchu narodowego. Musi wrócić niedługo do Katowic, dlatego teraz poprosiłem, żeby zaproponowałem, żeby przemówił przed innymi równie szanownymi uczestnikami, jak pan profesor Osadczyk. Dlatego, Marcinie, bardzo ciekawie wystąpiłeś na ostatnim naszym spotkaniu miesiąc temu i powiedziałeś i zaproponowałeś, co robić miesiąc temu, wtedy to było na monitorze. Natomiast proszę państwa, Marcinie, ty tam jeszcze czytasz, doczytasz, jeszcze masz 3 minuty do czytania. Chcę państwu zwrócić uwagę na nasze logo, które się pojawiło. To jest logo naszego stowarzyszenia Patria. Przy wejściu są takie kartki, jak ktoś będzie chciał zostawić swoje namiary, żeby dostawać od nas informacje. Jeśli ktoś będzie chciał wstąpić do stowarzyszenia, napisać, być sympatykiem, to proszę uzupełnić te, wpisać się w te rubryczki. To nie jest obowiązek, to jest prośba i propozycja. Natomiast chciałbym wykorzystać te jeszcze 3 minuty, które teraz mam przed wystąpieniem pana Jastrzębskiego, żeby przeczytać naszą preambułę programową, to zajmie 3-4 minuty, która chciałbym się podzielić z państwem, czym ma być, czym jest, bo jest zarejestrowane dzięki panu mecenasowi Ceglarskiemu w bardzo sposób szybki, sprawny Stowarzyszenie Patria. Bo państwo się możecie zapytać, a co to jest, z czym się to je? Proszę o 3 minuty.
Celem Stowarzyszenia Patria jest działanie na rzecz trwania i rozwoju narodu polskiego i jego Rzeczypospolitej. To zdanie utworzyłem ja, dla mnie było priorytetowe, absolutnie, jest najważniejsze, bo ono ma pokazać, kto jest gospodarzem w kraju. Czy tabakiera jest dla nosa, czy nos jest dla tabakiery. Rzeczpospolita jest własnością narodu polskiego. Celem Stowarzyszenia Patria jest działanie na rzecz trwania i rozwoju narodu polskiego i jego Rzeczypospolitej, czego warunkami są bezpieczeństwo i dobrobyt jako podstawowe treści interesu narodowego. Dla Polski ponownie na cały czas konieczności obrony zdobyczy kulturowych i niepodległościowych oraz walki o możliwość dalszego rozwoju. W XXI wieku Stowarzyszenie za naczelny imperatyw uznaje podmiotowy rozwój świadomości i kultury polskiej jako wyznacznika celów dla przemian cywilizacyjnych. Działa na rzecz wypełniania treści dobra wspólnego Rzeczypospolitej przez konkretne wartości implementowane do praktyki społecznej. Dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość, dobrobyt, zdrowie, które są przejawem przynależności do cywilizacji europejskiej, bazującej w głównej mierze na greckiej filozofii, prawie rzymskim i chrześcijańskim, oraz są fundamentem polskiej państwowości. Polacy wielokrotnie w swojej historii dawali wyraz swojej bezinteresowności i solidarności z innymi narodami. Są to postawy chwalebne, zasługujące na szacunek. Obok wierności imponderabilium, trudne dla mnie słowo, jako dla magistra, jest to tylu profesorów, nie trudno je wyczytać, wolności, honorowi, wierze i ojczyźnie, w obecnych wyjątkowo trudnych czasach niezbędna jest roztropność i kierowanie się polską racją stanu. Jest to konieczne, aby zapobiec nieszczęściom, w tym utracie niepodległości, które niejednokrotnie spotykały Polskę w przeszłości. Dlatego Polska, doświadczona wojnami i zaborami, nie ma roszczeń wobec innych państw. Podstawą bezpieczeństwa narodowego jest pokojowa koegzystencja z wszystkimi państwami świata, a w szczególności z sąsiadami, wedle zasady miej przyjaciół blisko, a wrogów daleko. To jest to, o czym mówiła pani profesor Szyszkowska. Wyznacznikiem współpracy powinna być zasada wygrany-wygrany, oznaczająca stosunki międzynarodowe, które przynoszą korzyści wszystkim stronom. Dlatego fundamentem ładu międzynarodowego musi być pokój, a główną metodą regulacji sprzeczności dyplomacja oraz negocjacje. Tu się kłaniam w stronę profesora Gracjana Cienka, który jest współautorem, i pan profesor Stanisław Giemień, który miał być ma chorą mamę, bardzo przepraszam, zadzwonił do mnie wczoraj, że nie może być jako współautorzy naszego programu. I zostały mi ostatnie dwa zdania. Stowarzyszenie nie ogranicza swojej działalności do mieszkańców Polski, dążąc do umacniania więzi pomiędzy rodakami mieszkającymi we wszystkich krajach świata. Polska jest bowiem tam, gdzie są Polacy. Wielki, 70-milionowy naród, rozrzucony dzisiaj na całym globie, w całym świecie. Moja mama urodziła się na Wileńszczyźnie. Moi wszyscy przodkowie po kądzieli, czyli od strony mamy, są z Wileńszczyzny. Ja kiedy widzę symbole, grafiki, mapy, dzisiejszej mapy Polski, ja się buntuję. Bo czy, panie profesorze Osadczy, czy Lwów, który jest w Polsce od 1350 roku,
był w Polsce, a pan Ostarczy jest ze Lwowa. Czy jest mniej polskim miastem niż Warszawa, którą królowa Bona przyłączyła w XVI wieku? Czy Wilno jest mniej polskim miastem niż Kraków? Tak może twierdzić tylko idiota albo ignorant. Ostatnie zdanie. Stowarzyszenie dąży do porozumienia pomiędzy zwolennikami różnych opcji politycznych i światopoglądowych, których łączy miłość do narodu polskiego, ojczyzny, tradycyjnych wartości i dążenie do prowadzenia racjonalnej polityki opartej o polską rację stanu, którą jest interes narodowy. No oczywiście. Ktoś mi tam powiedział kiedyś, że to jest masło myślane. Ja tak nie uważam. Napisałem kilka artykułów na temat interesu narodowego i polskiej racji stanu. Na przykład racją stanu Rosji czy Stanów Zjednoczonych absolutnie nie jest interes narodowy, tylko interes państwowy. Racją stanu Arabii Saudyjskiej, nazwa jest saudyjska od nazwiska Saud, jest to państwo należące do rodzin Saudów, jest interes rodziny Saudów. Racją stanu w Rwandzie czy w Burundi jest to racja stanu plemiennego, a nie narodowego. Marcinie, zapraszam. Natomiast chciałbym podkreślić, jest wyjątkowa okazja. Dopiero wczoraj mieliśmy wielki zaszczyt być na wieczorze otwarcia premierze książki pani profesor Szyszkowskiej. O, zobaczycie. Poza kratami poprawności. Teraz ta poprawność jest to słowo, które było kiedyś słowem szlachetnym, stało się słowem wstrętnym. I jest możliwość tam zakupu tej książki i uzyskania autografu od pani profesor. Bardzo zachęcam. Tak jak mówiłem, jechałem razem z moim bardzo szanownym sąsiadem, panem ministrem Janowskim. Myślałem, że z nim sobie porozmawiamy. Ale mówiłem, że mam podzielność uwagi. Przepraszam bardzo. No. Porozmawiamy o wódce, o dziewczynach, a on jak zobaczył tę książkę, bo mu pokazałem, to przez 40 czy 50 minut był tak zaczytany i bardzo wysoko oceniał i chwalił tę książkę. Marcinie, pan Marcin Łukasz Jastrzębski z naszego polskiego śląska. Po raz pierwszy staję przed tak ważnym gremium w tak ważnej sprawie. Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości moralnej i intelektualnej zebranych osób. To ogromna praca i zasługa kolegi Mariusza Świdra i pozostałych kolegów. Bo naprawdę przy tych naszych podziałach niełatwo jest na jednej sali zgromadzić i Gabriela Janowskiego, i profesor Szyszkowską, profesora Osadczego, Gracjana Cimka, Ronalda Laseckiego, doktora Gorkiego, panią Barbarę Krygiel i Tadeusza Sikorskiego, którzy od kilkudziesięciu lat mówią o współpracy słowiańskiej i niewielu chciało ich słuchać. Dzisiaj różnorakie wrogie siły próbują nasz naród dzielić i umiejscawiać go na przeciwległych pozycjach. Te ośrodki działają tak w sprawach drugorzędnych, a jednocześnie mawiają nam, że te są najważniejsze. Bo te same siły poprzez media głównego nurtu zmuszają nas wszystkich do przyjęcia jednakowego spojrzenia na nowe dogmaty polityczne. Nie idzie przecież o to, byśmy wszyscy na wszystkie tematy jednakowo patrzyli. Tak się nie da. Idzie o to, byśmy potrafili rozmawiać i potrafili razem reagować na zagrożenia. My nawet możemy maszerować częściowo osobno. Ważne, żeby bronić Polski i uderzać we wroga razem. Nie jest dobrym także pomysłem pchanie w tej chwili stowarzyszenia w stronę jednej formacji politycznej. Moim zdaniem nie ma dziś warunków do powszechnego angażowania się w polityce, bo zagrożenie bytowe
zagnało wszystkich do codziennego zabiegania o przeżycie. Mówiąc językiem Marksa, ludzie są tak zajęci bazą, że nie mają czasu i chęci na nadbudowę. Polska polityka staje się takim elitarnym hobby i nie zajmują się nią przeciętni ludzie. Co do łączenia z innymi formacjami w jedną, również pozostaje sceptyczny. A nawet więcej, powiem, że jestem przeciwny takiemu sztucznemu łączeniu całego antysystemu w jeden blok. Byłem już świadkiem kilkudziesięciu prób podejmowanych w kierunku przez różnorakie osoby i każda następna była gorsza od poprzedniej. Prawie wszystkie były one obłudne, gdyż prawdziwym celem było uwypuklenie jednego lidera, który chciał w ten sposób wytępić rywali wewnątrz środowiska. Bo tak na serio, tak nie jest nieszczęściem naszych środowisk brak organizacji. Naszym nieszczęściem jest brak umiejętności współpracy. I to dzisiaj trzeba tworzyć. Po to ja widzę, jest Patria, byśmy potrafili usiąść i razem dojść do konsensusu w tych sprawach, które są dla nas najważniejsze. A dzisiaj najważniejszą sprawą jest pokój i sprzeciw wobec wojny. Powinno nam oczywiście towarzyszyć takie zdrowe poczucie wyjątkowości, ale nie tam wybraństwa z racji urodzenia, przeszłych zasług czy wykształcenia. My powinni powinniśmy się być lepsi. Nie dlatego, że pochodzimy z jakichś szlachetnych rodów. My mamy być wyjątkowi, bo chcemy być ludźmi idei. Nie musimy być piękni, ani mądrzy, ani tak naprawdę nie musimy wszyscy być nawet bardzo wykształceni, ani bogaci. My musimy chcieć działać dla Polski. Musimy być uczciwi i musimy być skorzy do służby. Nie nastawiać się na najbliższe wybory. To nie znaczy, że mamy odpuścić. Nie o to chodzi. Tylko myśleć trochę szerzej.